Witam Was serdecznie w szybkim poradniku z Bakesmoda, w którym pokażę Wam, jak zainstalować pluginy. Generalnie robi się to bardzo prosto. Oczywiście na samym początku musimy się udać na stronę Bakesmoda. Jeżeli nie chcecie jej szukać sami, to daję linka w opisie, ale naprawdę wystarczy po prostu wpisać Bakesmod. Tutaj jest zakładka pluginy. Chyba do niej po prostu tam bezpośredniego linka. No i tutaj już mamy wszystkie pluginy. Zaczynają się segregować od topowych, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Po prostu sobie na przykład kliknijmy to coś. I pierwsza opcja to klikamy Install with Bakesmod. W tym momencie musimy tutaj kliknąć Open Plugin Installer. Jeżeli Wam się to nie pokazuje, to następnie powiem Wam, co może pójść nie tak, co może Wam nie działać. Aha, jeszcze nie dodałem. Musicie mieć włączonego w tle Bakesmoda. No i tutaj po prostu czekamy, aż będzie informacja Press Enter to Quit, ponieważ to będzie oznaczało, że w sumie wszystko się zrobiło i przy następnym włączeniu Rocket League'a po prostu już będziemy mieli zainstalowanego naszego plugina. Ale jest jeszcze druga opcja. Jeżeli komuś się ta nie podoba albo nie działa, to tutaj zobaczcie, o, w tym miejscu na samym końcu jest liczba, która oznacza tak jakby ID plugina. Jest to numerek, który jest odpowiedzialny za danego plugina. Każdy plugin ma swój własny numerek, dlatego jeżeli chcemy jakiś zainstalować, to możemy po prostu sobie go zapamiętać. Ten ma numer 99, ale przed chwilą go już zainstalowaliśmy, dlatego weźmiemy na przykład Hitbox tutaj plugin. Ten ma numerek 19. No i w tym momencie możemy wejść w Rocket League'a. No i dobra, jesteśmy już w Rocket League'u, dlatego odpalamy menu Bakesmoda, czyli klikamy F2. Tutaj zakładam, że po prostu Wam wszystko działa, bo nie jest to odcinek o generalnie działaniu Bakesmoda. Na samym końcu jest zakładka pluginy. Mam to na sam środek, żeby... A w zasadzie nie wiem po co, ale tak dałem. No i teraz wchodzimy w Plugin Manager. To jest w wersji beta. Klikamy Open Plugin Manager. No i w tym miejscu, pamiętamy, nasz numer był 19. Wpisujemy to i klikamy Install by ID. Chwilę się ścięło, no i zainstalowało naszego plugina. To był chyba Hitbox plugin, czekajcie, jakby to zobaczyć. O, znajduje się już w tym miejscu, render Hitbox. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli cokolwiek Wam nie działa, to musicie się upewnić, że odpaliliście Bakesmoda jako administrator oraz Rocket League'a. No i w zasadzie wtedy powinno Wam wszystko działać. Jeżeli ktoś będzie miał z czymś jakieś problemy, to zapraszam do zostawienia komentarza, zapytania mnie tam, ale myślę, że takowych nie powinno być. No i to by było w zasadzie dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Hej!